25 lipca wspominamy świętą Marię del Carmen Salé i Baranguera, dziewicę. Maria Carmen urodziła się 9 kwietnia 1848 roku w Vic koło Barcelony. Gdy miała 8 lat, rodzice przenieśli się do miejscowości Manresa, gdzie rozpoczęła naukę w Kolegium Matki Bożej prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Towarzystwa Maryi. Od dzieciństwa Maria zdradzała chęć życia zakonnego. Jej pragnienie całkowitej konsekracji rodziło się u stóp Matki Bożej w sanktuarium w Montserrat, które po raz pierwszy nawiedziła w 1858 roku. Z czasem stała się apostołką nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny wśród swoich rówieśników. W wieku 16 lat postanowiła wstąpić do zakonu. Ta decyzja spotkała się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem rodziców, którzy bardzo pragnęli, aby synowie zostali kapłanami, a przyszłość córek widzieli wyłącznie w małżeństwie. Maria Carmen przez 5 lat zmagała się z oporem rodziców, którzy starając się odwieść ją od tego zamiaru, poddali ją ścisłemu nadzorowi, zabronili jej kontaktów z kierownikiem duchowym oraz przyjęli w jej imieniu intratną propozycję matrymonialną. Za pomocą jezuity Antoniego Goberna udało się jej w końcu pokonać trudności ze strony rodziny i po uregulowaniu sprawy niedoszłego małżeństwa w wieku 20 lat Maria wstąpiła do klasztoru sióstr adoratorek służebnic Najświętszego Sakramentu i Miłości w Barcelonie, gdzie w 1869 roku rozpoczęła nowicjat. Już jako nowicjuszka oddawała się, zgodnie z charyzmatem sióstr, opiece nad kobietami z marginesu społecznego. W tym okresie zapragnęła poświęcić się pracy na polu oświaty i wychowania. Po kilkunastu miesiącach opuściła jednak zgromadzenie sióstr adoratorek i wróciła do swojej rodzinnej miejscowości. Tam wstąpiła do zgromadzenia sióstr dominikanek od zwiastowania, w których charyzmacie szczególne miejsce zajmowało nauczanie. W sierpniu 1871 roku przyjęła habit zakonny. Przez kilkanaście lat pracowała w szkołach prowadzonych przez zgromadzenie. Większość tych lat przeżyła w Barcelonie. Jako przełożona tamtejszej wspólnoty rozwijała działalność oświatową, wprowadzając wiele innowacji, m.in. szkołę wieczorową dla dziewcząt pracujących. Te innowacje miały na celu podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia kobiet oraz promocję ich pozycji i roli w społeczeństwie. Maria zapewniała podopiecznym głęboką formację religijną i kulturową. Wobec niepewnej sytuacji prawnej zgromadzenia oraz niezrozumienia ze strony współsióstr dla jej inicjatyw, po 20 latach przeżytych jako dominikanka, Maria Salé wraz z trzema innymi siostrami opuściła ten instytut i rozpoczęła nowy etap swojej drogi. Za radą księdza Celestyna de Pazos postanowiła założyć nowe zgromadzenie zakonne. Rodzące się dzieło poparł arcybiskup Burgos Manuel Gomez Salazar Lucio Villegas, który w październiku 1892 roku przyjął siostry w swojej diecezji i ofiarował im pierwszy dom. Kilka tygodni później arcybiskup Gomez Salazar zatwierdził zgromadzenie sióstr niepokalanego poczęcia od świętego Dominika, oddające się dziełu wszechstronnej formacji kobiet na wzór Maryi Niepokalanej. Wspólnota istnieje do dziś pod nazwą Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Misjonarek Nauczania. W dniu 16 kwietnia 1893 roku nowe zgromadzenie uzyskało aprobatę swoich konstytucji, a cztery pierwsze członkinie złożyły profesję zakonną. Pierwszą przełożoną generalną została mianowana jego założycielka Maria Carmen Salé i Baranguera, która pełniła ten urząd aż do śmierci. Maria zmarła w Madrycie 25 lipca 1911 roku. W roku jej śmierci zgromadzenie posiadało już 13 domów na terenie całej Hiszpanii. Nieco później został otwarty pierwszy dom w Brazylii, który dał początek dzisiejszej obecności sióstr w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki. Maria Carmen została beatyfikowana 15 marca 1998 roku przez świętego Jana Pawła II.
Kanonizował ją natomiast 21 października 2012 roku papież Benedykt XVI na placu Świętego Piotra. Módlmy się. Panie nasz Boże, Święta Dziewica Maria Carmen wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.